Cześć kochani, ja nazywam się Dark Archon i jak być może wiecie, PlayStation 4 umożliwia przesyłanie obrazu z konsoli bezpośrednio na kieszonkową konsolkę PlayStation Vita. To znaczy, że możemy grać na swoim Playu 4 na ekranie Vity. Microsoft takiej opcji nie ma. Nie ma możliwości grania na ekranie zdalnym, grając bezpośrednio na Xboxie. Pomyślałem, że powinienem to zmienić, dlatego zrobiłem taki malutki projekt, taką moją małą zabaweczkę, żeby umożliwić sobie zdalne granie na Xboxie. Jest to proces troszeczkę skomplikowany, myślę, że uda mi się go jakoś sensownie wam wyjaśnić. Pierwszym krokiem jest podłączenie konsoli Xbox One. Może to być też dowolna inna konsola na dobrą sprawę, to też powinno działać. Podłączamy swojego Xboxa do naszego peceta. Potrzebujemy do tego karty do zgrywania obrazu. To co widzicie tutaj to aplikacja na pulpicie, która przechwytuje obraz z Xboxa. To jest krok pierwszy. W ten sposób obraz naszego Xboxa pojawia się na ekranie monitora, czyli powiedzmy telewizora. Ale okej, jak przenieść to na urządzenie mobilne? Na przykład Vita? W tym wypadku skorzystamy z iPada. Potrzebujemy aplikacji, która potrafi przesyłać obraz z komputera na obraz na ekran tabletu. Może to być tablet z Androidem, może to być iPad. Uruchamiamy nasz program, co pozwoli nam, pyk, powinno samo zaskoczyć, połączyć się z naszym komputerem. Okej, mam źle tutaj dostosowaną rozdzielczość, widzę, ale to nie szkodzi, mogę to naprawić ręcznie. Nie powinno to w żaden specjalny sposób wpływać. Jak widzicie, mamy teraz obraz na żywo. Ten sam obraz, z lekkim opóźnieniem co prawda, na naszym tablecie. Podobnie jak działa to z Vitą. I to ta funkcja jest na tyle fajna, że możemy teraz wziąć nasz kontroler z Xboxa, położyć go sobie do kieszeni, przejść do zupełnie innego pomieszczenia i jeżeli nic nie spierniczyłem, wow, to powinniśmy być w stanie korzystać z naszego Xboxa bezprzewodowo, siedząc w zupełnie innym pokoju. Widzicie, obraz dalej tutaj siedzi. Ja tutaj wyjmuję kontroler. Jak widzicie, wszystko nadal działa i to całkiem sprawnie, zaskakująco sprawnie. Bawiłem się tym troszkę. Udało mi się nawet wygrać parę pojedynków w Killer Instinct w ten sposób. Możemy też włączyć dźwięk. Wow, wszystko mi tutaj leci. Jak włączymy dźwięk, to usłyszymy, że konsola transmituje również audio. W czasie rzeczywistym. Okej. To działa, że my sobie zdalnie przez pseudo remote play grać na naszej konsoli. Tada! Widzicie, wszystko fajnie działa w czasie rzeczywistym. Nie ma większych problemów z lagiem. No minus jest taki, że potrzeba do tego bardzo dużo drogiego sprzętu i dobrego połączenia z internetem, aby coś takiego można było ogrywać. Wszystko fajnie działa. Jeżeli macie zbyt dużo wolnego czasu, możecie spróbować takiego doświadczenia na własną rękę. Ups, ja włączyłem tryb dwuosobowy. No nie szkodzi. Jedyny minus jest taki, że Kinect nas tam nie słyszy. Xbox! No właśnie, nie słyszy nas. Hej! Xbox! W drugim pokoju. A, no i właśnie, jak odejdziemy za daleko od konsoli, to wyłączy nam się też pad, bo stracimy zasięg. Więc obraz w ten sposób podróżuje dużo dalej niż zasięg kontrolera. Kompletnie niepotrzebne, być może, ale jakie fajne.